Świąteczna atmosfera nadchodzącego Bożego Narodzenia na placu Marii Konopnickiej jest już widoczna od 6 grudnia, kiedy to uroczyście rozświetlono miejską choinkę. W najbliższy weekend odczujemy ją w pełni. W sobotę plac zmieni się w prawdziwe targowisko, jakiego nie znajdziemy w żadnym supermarkecie. A w niedzielę Suwalczanie całymi rodzinami będą składać sobie nawzajem życzenia i przełamywać wigilijnym opłatkiem. Symboliczne otwarcie jarmarku świątecznego odbędzie się 16 grudnia o 17. Wystawcy tradycyjnie zaoferują nam oryginalne świąteczne upominki i rarytasy przywołujące wspomnienia z dzieciństwa. Jarmarkowi będą towarzyszyć koncerty oraz wydarzenia kulturalne i artystyczne dla dzieci i dla dorosłych. Jarmark przedświąteczny to przecież nie tylko zakupy, ale i dobra zabawa. Z kolei 17 grudnia w niedzielę samorząd zaprasza na wspólną miejską wigilię. Początek o 13:15. Chłód nie powinien nikogo martwić, ponieważ niezbędnego ciepła dostarczy nam gorący bigos, barszczyk, kompot z suszu oraz płomienne serdeczne życzenia, które będziemy sobie składać. Na spotkanie z najmłodszymi przybędzie też święty Mikołaj z workiem pełnym smakołyków. Ciekawostką ma być też szopka bożonarodzeniowa.